Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War of the Chosen. Kochani, nic się nie wydarzyło specjalnie w międzyczasie. Karabin plazmowy za 11 godzin, 39 godzin, żeby sabotaż zrobić bardzo dobrze, bo to... Właściwie to mamy koniec kampanii w tym momencie. Jakby to weszło, albo nie zrobimy Black Sighta, albo tamtej drugiej misji. I powiem szczerze, że wolałbym chyba zrobić tę placówkę, która tam jest, niestety tę tu. Ona ma na 4 niż Black Sighta, chociaż Black Sight nam odblokuje inne misje, więc zobaczymy. Nie wiem, ile kurde czasu jest, ponieważ mamy ostatni pip i tyle. Natomiast mamy tutaj 200% infiltracji, sprzęt wroga niski, jest ok, zmniejszymy im tam skuteczność. Aleksy, Jaro, Katrina, Maximilian, Green, Trebusz, Kruger, szaleństwo Lonty, powinno być ok. Także mam nadzieję, że... Wiecie co, momencik, ja sobie zapiszę grę. Bo muszę zapisywać niestety na nowym save'ie tam, gdzie jest może nie zadziałać, ponieważ ostatnio kurde włamania nie zrobiliśmy ze względu na jakiś błąd modów. Prawdopodobnie mapy, jak wgrywałem, bo chyba tamta misja była niestety wrzucona najpierw, a potem były mody dodane, gdzie gra się pomieszała chyba. Dobra. Mam nadzieję, że będzie ok. Mam nadzieję, że to cudo działa. Dobrze, że kurde nie słyszycie tej drukarki, wiertarki. Gasti. Zneutralizuj wszystkich wrogów. Dobra, jesteśmy w dolnym lewym rogu. Zostaniemy sobie chyba tu. Jest dosyć wysoko. Dobra, czy ja mam snajpera? Mam. Maestro tutaj jest. Ty masz low profile'a, więc ustaw się gdziekolwiek, tylko żebyś kurde widział. Nie działa mi kamera. Niedobrze. Ja się nie mogę sobie... Właśnie, kurde, gdzieś tu może. Albo tu. Przyjąłem. Masz pancerz teraz. Ty masz trójkara w ogóle. Dobra, który miałem zmienić. Okej. Okay. Dobra, to ustawmy się wzdłuż budynku. Jest Jaro. Ktoś może być na dole. Sporo was tu, kurde. Wszystkich. I Kruger. To jest dobra miejscówka, bo jest naprawdę wysoko. O. Elitarny grzechotnik. Ktoś tam był, kurde. Mam tak próbować grzechotnika od 10 do 15. Sokolim okiem od 15 i to mamy zdjętego z kurczybyka, ale... Chciałbym widzieć coś więcej. Dobra. To jest uderzeniowiec. 21 życia. Tam jest gwardzista. I nie wiem tak naprawdę, kto z was tu ma... na sąsiednich polach specjalista do walki bezpośredniej. Dobra. No właśnie. Wrogów jest 15. Tu jest 4. Mamy jakieś Shadowfall'e, mamy różne. No właśnie, trzeba by się tu poustawiać chyba. Wiesz co? Dobra. Stąd nie będziesz widział tego. Ale to nie szkodzi. Idź tu. Tak, stabilizuj broń. Mamy... No właśnie nie wiem, czy oni kurde są odporni. Wydaje mi się, że ci akurat nie są. Mamy mroźną bombę. To też wcale nie jest głupie, żeby użyć tego na początek. On i tak ma ultra zasięg, nie? Jaro. Ty musiałbyś gdzieś się przenieść dalej. Kto tu będzie strzelał w ogóle? Green. Rebusz. Tutaj mamy ciebie, mój miły. Mamy Achaje w ramach różnych akcji.
łączność zintegrowana. Spędzi wiatr drużyna, ile procent? 53. Nie pamiętam, co dała łączność zintegrowana. Również możesz korzystać na 8 tur i wydaje mi się, że to wystarczy. Tylko to ty. Może to być niegłupie. Już możesz sobie strzelić 67%. Spoko. Dobra. To ty podejdź troszeczkę bliżej po prostu. Jaro. Jaro, idź tu. Jaro, jak zwykle ten. Myślę, Jarosława na misję. Niestety tam nie mogę. A szkoda. Chciałbym, żeby podeszli bliżej. Co, może gdzieś tu. Zejdź. Jaro musi ten. Ich trochę oskrzydlić. No Gusty też już prawdopodobnie wiedzie. Tutaj nikt nie może zostać ranny. Czy no, powiedzmy. I teraz jak są... Tylko kurde... Gdzie wy idziecie? Co wy robicie? Gdzie ty tam jesteś? Chodź tu. Tu. Dobrze. Brzy. Gdzie? Gnoju. Pierdzielony. Wardzista. No tylko, że tu jest kurde czyściciel, więc ten czyściciel to mi na niepotrzebny. Bo to mi nie daje tutaj opcji, nie? Tak. Gościu stoi tu. Nie. Nawet kurde z kwasówką. Jak oni mnie wkurzają? To sobie nie zdajecie sprawy. Mamy face walka, mamy ląd. Tylko ty nie widzisz tamtego. Mamy flasza. Mamy strzał. Za stówkę. Ja nie wiem, czy on nie przebija ten. Przepraszam bardzo, nie tak chciałem zrobić. Tak chciałem zrobić. Nabiją zespolenie, face walki, rzuć granaty, pancerz. Tak, mamy shreddera jednego. Okej. Dobra, Jaro. Się pierdyknął gdzieś tu. Zobaczył więcej. Jest kulka tutaj. I archon. I kodeks. Oh. 43 życia, 6 punktów pancerza. Tak myślałem, żeby tutaj zrobić zadymę, ale w tym momencie... Słuchajcie, jakbyśmy mieli kulkę Andromedona, Archona przede wszystkim. Archona potrzebujemy, żywego. Znaczy no, wiadomo o co chodzi, niezniszczonego. Masz granat zapalający w ogóle. Oni są za daleko. Oni muszą przejść jeszcze kawałek, wydaje mi się. Dobra. Przesuniemy się. Kruger, ty się przesuń gdzieś tu, bo oni idą w prawą stronę, jak widać, nie? Dobra, Alex. Tu. Ty, mój miły, tu. Ty, mój miły, tu. Ty, mój miły, tu. Ty, mój miły. Ty mu miło jakoś przeskocz na drugą stronę. Możesz podejść gdzieś tu. Bym chciał stanąć tu, ale jak oni podejdą bliżej, to zobaczą cię i to będzie słabo. To idź tam. Jest 15 wrogów, jest 4. Jaro widzi. Kulkę. Raz. Właściwie będę liczył te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu tu jest. Mamy smagnięcie. Chłopsz. Podwójny atak. Nie no, Jaro musi stąd wyjść, bo jak zaczniemy akcję robić, to... To będzie źle. Skąd będziemy ich widzieć? To jest takie pytanie. Jeżeli się nie ruszają, mogą się nie ruszać też. To najbliższe, czyli tu, mniej więcej.
Żeby jak wejdę tu potem, na przykład Jarem, albo gdzieś, żeby wejść tędy, to tędy muszę wejść. Dobra. Mamy żelazną kurtynę, którą można, kurde, zrobić z tego w ogóle. Niewielkie obrażenia, ale zmniejszający mobilność wroga, co nie jest głupie. Wcale. Tylko gdyby oni wszyscy wyszli. Bo mam mroźną bombę. Ale wolałbym... Nie no, to muszę zostawić, kurde, na kulkę. Tam jest Archon. Archon, Kodex, kulka... Muton. Tak? Czterech. I chyba ktoś był jeszcze. Oj, oj, no to będzie, kurde, niewesoła misja, powiem szczerze. Warta w pistolecie. Ty masz ten. No mamy różne tutaj jakieś, świecie, dodatki. Okej, no. Zastanawiam się, czy nie podejść tu jednak. Chociaż nie, dobra, tu jest okej. Aha, ja też jest tu. Dobra, wyjdźcie stamtąd. Siema. No siema. Bo chciałem dać podwójny ruch, ale... Aha, i z innego launchera włączałem, także nie mogę przyspieszyć teraz tych. Pięknie. Plus ogłuszony. Plus zniszczony. Plus ten. Plus ten. Dobra, dwóch najważniejszych mamy załatwionych. No, też bym tak zdębiał. Okej. Kolekcjoner, ale... Jaro dostał? Nie. Bo ten wybuch na pewno sprowadzi tutaj nieszczęście. Gdzie jest żmijas? Tu jest, tu przed drzwiami. Dosłownie. Czy to są drzwi? Nie. Jak ja mogę tutaj się dostać? No wiemy, że jak tu podejdę, to tutaj będą ci, nie? Dobra. Można by zaawansowaną pracę zespołową dać. Podbyć tu, dostać pracę zespołową. Ale wiesz co? Ty będziesz potrzebował, kurde. Masz w ogóle ten salwo? Nie masz. Jak ja się dostanę do tego pieprzonego? Jest ląd. Dobrze, to będzie taka ta zasadzka. To jest pierwszy poziom. Tu jest drugi poziom. Ale i tak nie zobaczę, bo musiał stanąć tu. Jak ja zobaczę tego żmijasa? No, granaty zapalające, fajnie, fajnie. Nie mam pojęcia. No jest Gusty, nie? Który mógłby wbiec tam i zrobić zadymkę. Nawet nie, nie dobiegnie. Dobra, wiesz co, Gusty? Ty w sumie jesteś ten. Odejdź tu. Jest 12 wrogów, tam jest 6. Nikogo chyba nie widać. Dobra, podejdź tu. Zbierz. Celownik laserowy, hiperaktywne źrenice, git. Mamy face walka. I co wtedy? Anabiozę? Albo szaleństwo? Wiecie co? Użyjmy tego. Ale to w... Naprawdę w randomowe miejsce mnie to ten... Dziabnęło. Rozwalmy parę łbów. Co jest dowódco? Rozkaz, wypatruję wrogów. Bo Jaro mógłby... No ale kurde, musiałbym widzieć, żeby nawet, kurde, wejść w ten... W Ripjack Slasha, nie?
Tu jest jakieś okno w ogóle po tej stronie? Tu jest niby. Tutaj nie dojdę. No nic, trzeba po prostu zoverwatchować to wszystko. Jarowi damy protokół wsparcia w razie W. Jaro się gdzieś przesunie. Powiedzmy tu. Łączysz sobie Overwatcha. Łączysz sobie Overwatcha. Przeładuj sobie i Overwatchuj. Nie wiem, co zrobimy z tym zmiasem. Gdzie on pójdzie, co on zrobi. Na jakieś Overwatche, coś gdzieś? Ty jesteś kurde pierdzielony bez tego. Au. Uhuhuhuhuhuhu. Shadow stepy masz. O, aha, okej. Okay. Co za typ? Chodź tu. Gnojku. Jakiś get over here? Mamy? Sędziego. Nie mogę. Oj, oj. Mamy disabling shota 24. Moment. Strzał. Krok cienia. Do skrzydlonego. Jak ja cię dopadnę? Gnojku pieprzony. Dopadnę cię stąd. Zaraz tam będę. Zaraz zobaczymy, czy to ma sens. 7-11. Mamy szaleństwo ewentualnie, to jest 73. Ląd to jest tylko tamtych. Wewnętrzny ogień jest tu. Dobra, może ogłuszymy. Niestety nie. Stąd nie widzę. No i właśnie, normalnie to bym... Trzymam alt i daję myszkę do góry. Co by mi dało możliwość zobaczenia. Typa. No stąd nie, stąd się nie wychylimy. Jak ja mam to zrobić? Obecność bojowa. Moment, bo czy to jest... przy mnie stój, komisarz, kolekcjoner. Nie, to są chyba normalne rzeczy. Skąd masz? Uśpienie, spoko. Moment, bo to nie tego. Nie tak patrzę. Stój. Tak miałem patrzeć. Sąd, obserwator, tak uciekaj. Ty, smagnięcie, stabilizacja, bla, 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 bla. Rybjack, sędzia, obecność bojowa. Przyjmuję dodatkową akcję, ale nie wiem właśnie, czy to jest raz na misję, czy nie. Bo tak, to mógłbym... właśnie nie wiem, kurde, jak mógłbym to zrobić. Dobra. No tutaj nie chciałbym stawać. To mi, kurde, nie wiem, czy zacznie płonąć, czy nie. To góra tu. A chętnie bym cię, kurde, wysłał... Tutaj też się boję, bo to jest, słuchajcie, tam jest 5 wrogów, tu jest 6 w tym momencie, więc 6 wrogów gdzieś biega po mapie. Wolałbym nie zostać zaskoczony przez nikogo. Bo gdyby ktokolwiek widział, no to mógłbym dać akcję, nie? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. 55 na smagnięcie. 45 na gniew, disabling shot jest 24. Manual Override. Gdybym chociaż Krugera widział, to mógłbym jemu dać po prostu akcję. Bo nie chcę używać, kurde, akcji tej. Achai, nie? Bo nie mam też, kurde, haka. Bo nikt nie dobiegnie nigdzie. Żadne miejsce. I to jest ten ból właśnie. No mógłbym podbiec gdzieś tu i wystrzelić granat, ale jak mówię, potrzebuję... Praca zespołowa. Czy ty dobiegniesz, Jaro, w dwie akcje? Nawet w jedną akcję. W dwie akcje. Dobra.
Czy ja widzę stąd? Deadshota. Widzę. Go. Pierdzielony grzmijas, nie? Ani kroku w tył. To jest nawet zaawansowana praca zespołowa. Mógłbym strzelić już teraz, ale... Po co strzelać, skoro... Mogę dobiec tu. Zaśmiać się mu w twarz. I zastrzelić. Dobra, Battlefield Awareness mamy. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu. Wiesz co? Dobra, tu będzie chyba powrót. Wiesz co? Albo wejść sobie do budynku najlepiej. Dobra. Wejdźmy na górę. Overem. No i powoli się będziemy chyba przesuwać w prawo, nie? No bo tam są kulki i wszyscy. Ty właściwie możesz tu podejść. Ciutkę bliżej. Dobra. Mam nadzieję, że Gastiego nikt nie wyczai, bo Gasti jest naszym tym... naszymi oczami. Dobra, tu nic. Ja nie wiem, czy oni nie są na alercie już i biegają po prostu bez celu, jak durnie. Wejdźmy na górę. Jest Andromedon, ale jest tylko Andromedon. Dobra, ty mój miły też wejdź na górę już. Spowoduj. Ty widzisz Andromedona? Skądś? Właśnie, jak mówię, niestety nie mogę zobaczyć. No niby stąd. No dobra. Chociaż to jest miejsce, kurde, fajne. A nie, tutaj widzę, dobra. Widzę kodeksa. Tylko, że jak tu podejdę... A w tym miejscu... W miejscu też, okej. Ja się ustawiam wobec tamtych, ale ja mam świadomość, że może ktoś być tu... Nie, tu nie będzie nikogo. To jest koniec mapy. A widzimy to miejsce. Dobra. Także jesteśmy chyba bezpieczni. Aha, ja też mam widok drużynowy. Dogrzaj. A to jest kodeks. 15. Nie wiem, czy nie będę chciał próbować kodeksa, kurde, jednak załatwić jednym tym. Bo przybiegnie, zrobi zadymę i będzie niewesoło. Tylko, że tutaj wszyscy przyjdą wtedy. Znaczy wszyscy tamci. Nie! Nie! Nie, 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 nie. Sorry. Kliknąłem tutaj. Miałem kliknąć obok dwa pola, żeby zobaczyć kulki i tak dalej. Przepraszam. Nie, no muszę to wczytać, ale... No nie mogę tego zostawić tak, że misklik mnie tutaj zniszczył plany. Dobra, jesteśmy z powrotem tu i tutaj dałem overwatche, nie? Wszystkie. Tak? Miałeś nie zejść tam na dół, tylko tu. Tylko też nadal nie widzisz, kurde, nikogo. Tam jest też Muton. Możemy, kurde, rzucić toporkiem. To całkiem niezłym toporkiem. Od 10 do 14. Żniwiarze, jakieś coś. Mógłbym oczywiście stąd zejść też. Tu są ci. Ale ten phase walk. To nearby location. No właśnie. A dobra.
Bo ja źle kliknąłem, czyli po prostu gdzieś kliknąłem tutaj, wiecie o co chodzi. I to jest fajne, zobaczcie jak się można daleko przenieść. Jeśli tu powiedzmy i pierdy... I tam jest muton z granatem. Mamy ląd. Właściwie... Aha. Kurde, bo ja nie widzę nikogo. Przeładuj sobie. Dobra, na razie Overwatch All. Bo nie wiem, chciałbym znaleźć Gas Team inną grupę. Zobaczyć, kto w ogóle tam jest. Bo już niestety nie podejdziemy do nich tak łatwo. Jest Muton. Oczywiście bez sensu jest strzelać do niego. Mamy też skoki Kara. Do 10, do 15. Gościu ma 11. Nie 11, 12 życia ma. Jest szansa, że go zabijemy zwykłym strzałem, ale. Nie chcę uruchamiać tej grupy tak po prostu. Ktoś na dole może być? I co? Ja zobaczę, czy ktoś jest na dole. Bo tak może być taka sytuacja. Po prostu można by wtedy próbować podkraść się do nich może z tej strony, pierdyknąć granat. No niestety bym musiał zostawić te miejsce wysoko położone, ale... Ale... O tym się nie spieszy nigdzie. Czekaj, ty masz Overwatcha, kurde, z tym. To jest chyba Longwatch, nie? Wydaje mi się, że nie będą tam stać jak tam, jak durnie. Pewnie kulka jest zablokowana, gdzieś tutaj powinna wejść pierwsza albo coś. Wiecie o co chodzi? A nie może, więc nikt się nie rusza. Czemu ja nie widzę tutaj nic? Idą. Tam se kto pod idzie. A to idzie niesamowity... Nie, to Andromedan był. Kulka ma w ogóle ultra odporności. Pięknie. Przynajmniej jeden pancerz mniej. Tam zamknięty i w ogóle nie dostajesz tego obrażeń. Dobra. Archon ma tylko jeden ten. Archon ma jeden życia tylko. Dobra, zaczęło się. Muton. Muton jest najmniejszym przeciwnikiem. Czemu nie mogę? Co to znaczy stan zamknięty? Jeśli go to zabije, przywróć do życia jako zombie psi. Otwarcie, humanoidy mogą wrócić. Skorupa strażnika jest zamknięta, w tym stanie jest odporniejsza na uszkodzenia. Plus 3 pancerze, plus 25 obrony. Nie, no to... Wydaje mi się, że po prostu za mało pan... Co? Nie wiem. Mówię szczerze. Dobra, mamy jakieś smagnięcia, mamy strzały łańcuchowe, 71. Oczywiście potrzebujemy zdjąć ten pancerz. Mamy tego tu. Gdybyśmy mocno chcieli, mamy już hak. Można by się wtedy przenieść. Myślałem, że tu się przenieść. Tu się mogę przenieść. Podbiec tu wtedy. Czy ja z tego miejsca? Tak, będę miał strzał do niego. Okej. Okay. Znaczy największa nasza szansa to jest w tym. 74. Żeby zdjąć pancerz i w ogóle zniszczyć wszystko. Plus dodatkowo jakieś te dowodzenia. Jeszcze zobaczymy, co tutaj wykorzystamy. No na pewno trzeba będzie to wrzucić. Chociaż nie teraz, dobra. Mu się może przydać strzał. Tu mamy dwa strzały. Kulka, kulka, Archon. Bo to jest 100% i Archona mamy wtedy w kieszeni. Ty jak zabijesz, masz...
dodatkowy ruch w razie W, gdyby trzeba było uciec. Masz zaawansowaną pracę zespołową. Okej. Bo oni wydaje mi się, że są w zasięgu zwykłym. Mamy oczywiście naszego przyjaciela Deadshota, który ma nie najgorszy ten zasięg. Oczywiście, właśnie. Mamy granat kwasowy. I to nam zje trochę. Tylko ty nie masz, kurde. Pracę zespołową masz z Jarosławem. Podwójny atak robi tak. Połączone strzały oddane przez tego żołnierza i jego towarzysza. Strzał tego drugiego jest darmową akcją. Czyli w drugą stronę powinno być, czyli Jaro powinien strzelić. Mógłbym się pogniewać. Mógłbym smagnąć za czwórkę. Najchętniej to bym właśnie z disabling shotował. Jakbym w sumie z disabling shotował, to by nie było głupio, ale jak mówię, tu bym się chciał przenieść. Mógłbym ewentualnie spróbować, nie wiem. No bo tutaj jest za daleko niestety. Tutaj jest ok, ale będę wystawiony na strzał. W budyneczku. Wejdę do budyneczku? Nie, do budyneczku się nie da wejść. To nie wejdę. Mamy oczywiście Gastiego tam jeszcze z tyłu. Który nie dobiegnie do nikogo, ale to nie szkodzi z drugiej strony. Chyba. Możesz podbiec tu i zobaczyć, czy kogoś nie uruchomisz. Nie. Jest Muton jeszcze, dobra. I teraz będziemy widzieć więcej osób. Moment. Mamy ląd tu, ląd tu i ląd tam. Chyba nikt lądu nie ma innego. Dobra, weź go, zląduj. Dobra. Mamy wewnętrzny ogień. To jest od 4 do 6. Mamy face walka, ale nic nam to nie da. Szaleństwo, spoko. Nie wiem, czy tego, kurde, tylko co wtedy Jaro zrobi? No Jaro chętnie bym, kurde, strzał łańcuchowy wykorzystał tutaj. Jak już go zdejmiemy. Okulka jest ważna. Ten będzie strzelał. Archon to tam w dupeczce. Chyba. Można się pogniewać. Zbliżyć się do wroga. Tylko, że on ma, kurde, ten kontratak ogniowy. Bo mamy disabling shota i to dwa. Bo mógłbym olać, po prostu, znaczy najpierw sprawdzić to. Jeżeli kulka spadnie, no to pyknie. Dobra, i to będzie jedna akcja. W sumie obecność bojową najpierw mógłbym dać komuś. Albo manual override'a, który zmniejsza cooldowna komuś. Czyli na przykład użyć sokolego oka na kimś. Najlepiej na Andromedonie. No nie? Właściwie się przeniósł gdziekolwiek indziej. Tu trzeba by chyba to widzieć. Skoki kara, fajnie. Nie, no chyba po prostu sokole oko użyjemy na Andromedonie. Dać manual override'a jeszcze raz, żeby to sokole oko było szybciej dostępne w następnej turze. Draśnięcie. Następnym razem cię dorwę. Tak spróbujemy. No chyba, żeby zniszczyć kulkę, moment. Nie, bo disabling shota chciałem użyć. I zobaczyć, czy kulka to przeżyje. Mamy strzał ewentualnie. Mamy też obecność bojową, po prostu oddać komuś akcję.
oddał akcję. Bo bym tego kurde szaleństwował. Być może wewnętrznym ogniem zabił Archona, ale to bez sensu trochę. Nie widzę kodeksa niestety stąd. Strzał łańcuchowy do kulki jest dostępny. Z tym, że chciałem ją najpierw, że tak powiem, otworzyć. Dobra, wiesz co? Masz coś ciekawego tu? Masz granat dymny. I to wcale może nie być głupi pomysł, słuchajcie. Żeby zrobić granat dymny tu. Albo tu. Czyli bym strzelił i granatem dymnym. No chyba Archona muszę zniszczyć, dobra. Żeby on tutaj nie przychodził mi, kurde, nie robił płonących bzdur. Plus jesteś zawzięty, więc masz ruch. Tylko czy jest ten ruch potrzebny? Chyba nie. Dobrze, że mamy ten dymny. Właśnie nie wiem, czy tak zrobić. Nie, wiecie co, ja potrzebuję deadshota. Poszedł dymny. Dobra. Bo tu mamy oczywiście rzut toporem za 76. Ewentualnie. Nie mamy ewentualnie. Mógłbym strzelić do niego. Czemu? Ulepszenie taktyczna obrona plus 5. What? Od 10 do 14. I tak naprawdę nikogo by nie było widać już wtedy stąd, ale... Czy mógłbyś odbiec wtedy na dół? Tylko kurde, no chciałbym znaleźć jeszcze jedną ekipę. Jest jeszcze duży kurde miejsca. Dobra, podejdźmy tu. Może będziemy widzieć kogoś. Tu mogę przeładować i coś. Ale miałem zrobić szaleństwo tu na dole. W razie czego... Mamy w razie czego kulkę. Znaczy tą, anabiozę. Tylko nie mogę zanabiozować kulki. Ponieważ kulka jest za duża. No, teraz tak wygląda właśnie, że anabioza działa tylko na przeciwników, którzy mają jedno pole. No. Aj, kurde. Czyli co? Wyrzucam ten? Kwasowy. Do Andromedona. No mógłbym się zbliżyć. Nawet nie mogę się zbliżyć. Jaką mam opcję? Mam pracę zespołową. Jarowi dać akcję. Wtedy mógłbym... próbować... podwójny atak. Strzał drugiego jest darmową akcją, ale chyba nie jest darmową akcją. Chyba zabiera jedną akcję. Tak mi się wydaje, ale nie kończy tury. Dobra, dajmy obecność bojową, czyli dodatkową akcję maestro. To mi nie powinno skończyć tury, tak. I albo z disabling shotujemy kulkę, albo z disablingujemy... Zresztą tu mógłbym go zanabiozować, tak? Przepraszam, że tak długo to trwa, ale... Tak, mógłbym go zanabiozować. Więc to nie problem. Ewentualnie szaleństwo najpierw. Dobra, spróbujmy szaleństwo. Jak będzie szalone, to spoko. Jest w panice, okej. Okay. Dobra, mamy go z bani. Więc teraz mógłbym. A mógłbym kulkę dziabnąć ewentualnie. Albo przeładować broń. Bo to nie ma znaczenia w sumie. Czy jest. Dobra, 6. No właśnie, i tutaj mamy szybki strzał, który nadal ma 100%. Od 10 do 15 kodeks. Tu jest ten. Ewentualnie zamiast strzału
tą kulkę zaznaczyć. Ale wydaje mi się, że kodeks, kurde, będzie ważny. Chociaż jak nie trafi, to jest od 10 do 15 maksymalnie. 78 na trafienie, 24 na Graza, więc to jest mało. To jest niestety stan zamknięty. Nie wiem, czy tego nie dziabniemy jednak. Mógłbym ewentualnie, jak mówiłem wcześniej, ale tu się, kurde, nie dostanę. Mógłbym próbować... Kodeks jest po tej stronie. Czyli gdzieś stanąć tu na przykład. Tylko będziesz stał jak dureń. No z wysokości mamy przewagę. No chyba Andromedona trzeba będzie. Bo kodeks aż taki, kurde, niebezpieczny nie jest. Jedenaście. Okej, okay. Pamiętajmy, że mu dodajemy też 62 celności właśnie. Chociaż on ma ten wystrzał taki, pff, co nie jest wesołą sprawą. To jest praca zespołowa, ale miałem go. No właśnie, ja go muszę otworzyć niestety. Zaawansowaną pracę za Haya. Haya może co zrobić? Może strzelić raz, ale to jak... prawdopodobnie tutaj damy coś. Ewentualnie protokół bojowy. To jest za trójkę, tu jest za czwórkę. Dobra. Myślę, że nie ma się zastanawiać specjalnie. Spróbuj w kuleczkę. No niestety. Dobra. Okej. Okay. Nadal niestety dwa pancerza aż. Ewentualnie byś dostał akcję i kurde przygwoździł tamtych. To nie jest głupie wcale. Gdybyśmy strzelili do kogoś, do kulki na przykład. A nie, moment. To bez sensu. Bo tu mamy jeszcze strzał łańcuchowy 89. Słuchajcie, to nie jest też głupie. Bo to nam pokazuje maksymalne od 8 do 16. Jest smagnięcie kulki. Bo jest disabling shot właśnie. 81 na disabling shota. Dobra, ale zdisablowałem i co? Mechaje, która... Ale masz pracę zespołową z Overem. Ultra. Dobra, to wiesz co? Dobra, dawaj. Ty, mój miły, masz albo... zmniejszający mobilność wroga. Mógłbym tak próbować. Tylko wtedy nie wiem, czy nie zrobię jakiejś większej zadymy. Albo próbować przygwoździć tych tu. Mimo tego, że jest zaznaczone, to niestety nie zadziała. Tutaj mógłbym. Bo to pole jest chyba zaznaczone. Dobra, przygwóźdźmy tu. No i właśnie nie wiem, czy strzelać, kurde. Dobra, zaraz zobaczymy, bo może jakieś dowodzenie się przyda jeszcze. Tutaj mamy disabling shota. Traf, super. Dobra, kulka nie ogarnia. No chyba w kulkę, kurde. Albo protokół wsparcia. Ja robię, bo jest najbliżej. Dobra. I tu. Podwójny atak w sumie? A kulkę dawaj. Dobra, Jaro. Czyli jest ten darmowy, okej. Okay. Ten jest w panice. Ten ucieka. Będzie strzelał? Nie. Ucieka. Git. Mamy teleportację.
Damn. Ale było to do przewidzenia. I tu jest Overwatch. Dobra. Ty niestety jesteś w tym. Mógłbym przeładować, zikarować się i strzelić. I tak chyba zrobimy. Ładuj się. Tylko gdzie się zikarujemy? Mógłbym się zikarować na przykład tu. Albo... nie no, tutaj nie. Ktoś tu widzi? Miejsce? Jaro widzi, tu byśmy mieli ok. Przeładowanie. Mamy chyba darmowe przeładowanie, nie? Tak. Tu nie zejdę. Skąd ten... Overwatch? Ja wiem, że ten siedzi, nie? Ale... gdzie to? Tu? Właściwie to tu. To jest darmowy strzał. Pięknie. Gość już zacznie działać za chwilkę, więc... no i łańcuchowy w tego. Bo on po pierwszym strzale się nie rozbija, jeżeli mamy strzał łańcuchowy. Ten się nie rozdwaja się, nie? No to jest jakby jeden atak. Dobra, tutaj mamy Overwatcha. Tutaj mamy Overwatcha, ale to nie szkodzi, mamy ingerencję. Darmową. Okej. Okay. Mamy Gastiego w sumie. Jakiś podbieg, kurde, tu. Albo nawet tu. Tak, ja mam świadomość, że jest drużyna jeszcze jedna. Tylko nie mam pojęcia, gdzie oni są. Mogą iść tutaj na przykład. O, mam rzut toporem. W kulkę. Ewentualnie ze strzałą. Tu byś był widoczny. Coś pomyślimy. Ty jesteś zablokowany, tak? Nie, ty nie jesteś zablokowany. Trzeba przeładować, to na pewno. Mógłbym szaleństwo użyć znowu, ale... to nie zadziała. Anabioza też mi nie pomoże w niczym. Oczywiście mógłbym się sfacewalkować na przykład tu i strzelić. Tylko tak naprawdę wolałbym strzelić, kurde, w kulkę. To jest za daleko chyba, tak? Nie, on ma obronę minus 40. Dobra. No bo maestro jest tak naprawdę tylko... 92-97. To by było fajne. Nie wiem właśnie, czy się, kurde, gdzieś specjalnie ukrywać, czy coś. Dobra, tutaj. Niedaleko. Wiecie co? Bo ta kulka zaraz wstanie. A ją muszę niestety zniszczyć. To jest niestety 9 obrażeń tylko. Ale to już, kurde, że się kulki pojawiają. To smutek. No. No chyba trzeba będzie strzelić po prostu. I się zastanowić, o co chodzi. Dobra. To są 4 obrażenia. Czy ktoś ma jeszcze automatyczne? Praca zespołowa jest tutaj. Nie.
Rozwal kulkę. Dobra. No i niestety, tu musimy spadać, tylko zastanawiam się gdzie. Tak jest, wykonuję. No masz darmowe przeładowanie w sumie. A wiesz co, użyjmy tego, bo i tak nie używamy. Wejdź na wartę. Tu musimy uciec. Przeładuj. Ty jak przeładujesz, masz strzał, ewentualnie coś... nie. No i ty, mój miły, po prostu musisz uciec. No i jest Gusty. Kulki nie ma. Ci są tu, nie wiem czy on podbiegnie, czy nie. A ten z paniką. Dobra, on był... nagle się podpalił. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ten wszedł tu, ale jednak mówi, dobra, to jednak nie. Ten biegnie bliżej i dostaje z Overwatcha, mam nadzieję, niestety nie. On ma granat, pamiętam, pamiętajcie. Strzelasz jak ciul. Dokładnie. Dobra, to problemów nie ma. Większych. Po prostu zabijamy wszystkich stąd i tyle. Ty byłeś tu, nie? Tu jest Jaro. Może go tam smagnij po prostu. Plus jeden informacji. Za wroga niebędącego adwentem. No bo on tutaj przyjdzie. Moment, on jest schowany? Nie. Ten smug się zaraz skończy niestety. Rozkaz. Tak, tak, Gusty, spoko, spoko. A za moment. Broń gotowa. Tak jest. I tu chciałem wziąć te rzeczy, ale nie wiem, czy to się uda. Chyba nie. Nie szkodzi. Ale chciałbym go widzieć, kurde. Tego. Żeby móc do niego strzelać z miliarda kilometrów. No i tyle. To niestety zgasło, ale... Zaraz będę na miejscu. Będzie się działo. Sypiemy dalej. Wyznaczam strefę ogniową. Ready to go. No problem, boss. Bestätigt. Überwachung. Mogę siać. To jest. Broń w pogotowiu. Dobra. Wola być jednak po tej stronie. Mimo wszystko. Tu już nie ma miejscówki, nie? Nie. Ale może być miejscówka poniżej, bo tu są chyba okna, nie? Jak będziemy niżej, to i tak będziemy powyżej. Czy wyżej niż inni. Chociaż to jest chyba na tym samym poziomie. Dobra. Gusty. Nawet nie wiem, co wzięliśmy. Uważaj na ludków. Zwierzyczka. Nie widzę wieżyczki naprawdę znikąd. Ona się na chwilę pojawiła, dobra. Ale tak zobaczmy też, czy faktycznie stąd. Ona jest tam, dobra. Czyli gdzieś tu muszę podejść. Dobra, Jaro, też chodź. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Co to za kamera? Okej. Okay. Na razie idzie bardzo, bardzo dobrze, muszę powiedzieć.
No tak, bo są jeszcze zwykli. Dobra. Są zwykli, tylko kurde, ilu ich tu jest? Czterech. Elitarny tarczownik, elitarny oficer. To jest rakietnik. Rakietnik się pali. Chciałem zrobić, tak wiecie, topór i w mrok. Naprawdę nie możesz tam nic, kurde, zrobić? Nie widzisz nikogo? Tak jest, ogłuszamy! Tu jest Jaro. Ty, do boju. A bo ja nie widzę, kurde, nikogo. Trudno. A bo ty masz... Że on się pali tak czy inaczej. Wracaj. I'm warning you. Przynajmniej nie jest ranny, nie? Jak można tu wejść na górę? Tędy? Czemu nie można wejść na górę? Co tu się dzieje? Po prostu... No wiem, że ta wieżyczka jest, nie? Nie mogę strzelić. O kurde, bezbłędnie. Zrobimy zdjęcie, kurde, z tego. A ten... Aha, nie. Tu.
Dobra, kurde. Leonard Kruger, blaszka. 100% strzałów, elegancko. 375 krateczek przejechanych. Strażnik, not bad kid, super. Oho, MVP. Maestro. Trzeba będzie zrobić, kurde. No nie. Ale coś na tle tego? Na tle dzisiejszej misji, żebyśmy wiedzieli. To są miejsca na mapie 9-10. Opcje tła. Właśnie, brak. Czas na zabijanie, okej. W sumie. Dobra. Filtr brak. Losowo, formacja. O. Dobra. To było to, zamyślenie. To jest mega dobra. Git. Czas na zabijanie. Tak, najwyżej. Heavy hitter. Most critical damage. Największy environmental ten. A czemu? Najwięcej assist i kill stealer, no. Super. Okej. Okay. No tutaj troszeczkę gorzej było, ale. Ale ważne, ważne te rzeczy były. Niestety nie trafiony jeden ten Overwatch, ale ogólnie spoko. Kodeks wiadomo najwięcej. Tu Overwatch 100% elegancko. Most exposed. Nie wiem czemu. A Katrina. Niestety tylko 50% i w Overwatchu, i w zwykłym strzale. Ale to też bardzo ważne było. No tu 66 i Overwatch niestety tylko połowa. Dobra. No i elitarny rakietnik, no bo tam dostał toporkiem, a potem go dobiliśmy, nie? No tutaj shot akurasji to akurat nie problem. Close range to wiadomo i sneak jest najdłużej w ukryciu. Hit. Fajnie. Fajnie, że mamy Archona, kurde, bo potrzebujemy ten miecz jeden. Nie, właściwie miecz chyba mamy. Niebiańskie rękawice mamy. Andromedona kulkę mamy i kulka jest potrzebna do... Nie wiem do czego. Bo do Gremlina trójki jest sektopod potrzebny. Ale ważne, że Gusty nie dostał tam normalnych obrażeń. I to jest najważniejsze. No i teraz będziemy tę misję główną uruchamiać. LOL. Dobra. Awans. Oczywiście to nie tutaj awans. Ale jest dla trybusza awans. O kurde. Masz szybkostrzelność. Tu się nie ma co zastanawiać. Mimo tego, że masz... Nie, ty nie masz strzału tego. Łańcuchowego. No nie. A potem to. 4 celności na mobilności. No, zerwanie też jest spoko, ale... 32 punkty. Tatar outflanked or out of cover. Albo krok cienia. To jest też spoko, mocna osłona. Czasna kurtyna. Spoko są te rzeczy, ale... Ogień osłowowy, repetowanie, stalowe nerwy. Przywożdżenie byłoby niegłupie, albo to. Jakbyś stał gdzieś w jednym miejscu, chociaż krok cienia. Z mobilnością 14 to... Mój zmysł taktyczny. 3 do obrony za każdego widocznego wroga. Do 3 razy. To jest też fajne. I to kosztuje 30 punktów właśnie. Bo... Z broni głównej musiałbym podbiec faktycznie do typa, oddać mu dodatkową akcję. Nie wiem, czy kurde tego nie wziąć w ramach Overwatcha. No. To są punkty do zdolności żołnierza. No. Dobra, kurde, ja nie sądziłem, że trebusz aż tak pójdzie wysoko. Bardzo dobrze. Bo go nie używaliśmy tak często na tych misjach. Dobra, mamy mózg kodeksu, zaawansowany tłumik, rdzenie 3, celowniki, doskonała percepcja, słuchajcie, plus 9 celności. No. Archiwum danych.
Tu mamy trochę zasobów. Czyściciel to jest najważniejszy. Zwłoki Mutona zwykłe. Andromedona mamy git. Wieżyczka, no to nawet jej nie tam nie robiliśmy. Dobra, sekcja zwłok strażnika. Dobra, jest kolejna więź, ale niestety wy nie pójdziecie na to szkolenie tam, bo was potrzebujemy z automatu na innej misji. Rannych zero. Karabin plazmowy jest za 10 godzin i wydaje mi się, że poczekamy na niego i narobimy tych kurde karabinów i wyślemy wtedy ludków. Na poligonie są pociski ladowe, ok. Tutaj. Meteor of psionic energy to deal enemies inside and destroy the recovery. Czyli coś jak ta burza? Nie. No by było fajne, to są tylko 4 dni, ale... dodatkowe punkty tarczy, gdy jest zdrowy. To nie jest wcale głupie. Ale wiadomo. Zobaczymy, czy to 10 godzin. Tak. Potem ci dorzucimy prawdopodobnie. Jeszcze centrum dowodzenia, no to wiadomo. No i tyle chyba. No tak, bo jest siła 18, to już się pojawiają faktycznie. Przed chwilą było 17. Dobra, no to musimy budować szybciej troszeczkę. Kamracienia jest za 19 dni. No czekam te 10 godzin, nie? I wtedy się tam... przy tego. Tak. Dobra. Chociaż jest taki mod, który zamienia jakby obrażenia. Czy właściwie, że broń ta cewkowa, którą obecnie mamy, jest właśnie najlepsza, a plazmówka jest wcześniej. Bo ludziom się podobało ogólnie, wiecie. I wygląd tej broni, i odgłosy, i tak dalej, nie? Pistolet związkowy, karabin plazmowy, miotacz ładunków plazmowych. Miotacz to jest ten tam, gdzie rakiety mamy na nadgarstku, nie? W sensie w tym. Wspomagany pistolet strażnika. Znikacz jest. Plazma shorty. No i te wszystkie tutaj. Plastery plazmowe, fajnie, fajnie. Prototyp dodany do wyposażenia. Następny jest nowy przedmiot. Bezkolbowy. Otrzymaliśmy nowy przedmiot. Tak, i to jest ten. Kombinezony bojowe zainspirowano. Rękawica blasterowa. To jest 100. Nie stać mnie na to niestety. Pancerz cienia, fajny, fajny. Tu jest pancerz fuzyjny, tak, to jest... Sekcja zwłok nam daje wzmacniacz psi obcych, dodatkową koncentrację i blaster łukowy, ale to... Tu pazur fuzyjny faktycznie 3 dni, albo... to jest 9 dni. Lanca cienia. Tylko wiecie co? Dobra, zróbmy to, bo ja nie mam pieniędzy. Ja muszę porobić karabiny plazmowe teraz. W ilości sporej. Ilości sporej, dobra. Tak. Tu wystarczą mi, kurde, karabiny plazmowe. Wydaje mi się, że tu pójdziemy po prostu. Bo to są 4 pipsy, a nie pamiętam, ile było w Blacksite. Znaczy, ja wiem, że Blacksite otwiera nam misję, ale musimy bardzo szybko to zmniejszyć, niestety. Dobra, no od ludziu, no wiadomo. Ghost Miyuki. No bierzemy, wiadomo, wszystkich z góry, nie? To niestety nie mogę sobie pozwolić na co innego. Luana. Matt. Tak, Katrina. No i chyba Archie, nie? Archie, tak. Teraz był Alex, nie? Kasieńkę mamy, tutaj mamy. Dobra, Jaro, ho. Skoro jesteś, to ho. 21 dni. Oczywiście to trzeba będzie w 12 dni zboostować. I to też chyba jest tam minimalny poziom, chyba średnio niski. Dobra, ile potrzebujemy tych karabinów? Tu na pewno. Właściwie nie tu. Tu na pewno. No, okej. Obrzyn.
No i mamy dodatkowe miejsce na ten. Na modyfikację, także. Luneta. Moment, ktoś ma kurde ten. Zawasowana luneta. Ktoś zabrał. I się nie przyznał. Zaawansowana luneta, zaawansowany miękki spust. Może, moment. Może ktoś tu ma. To jest zwykła luneta. Wiesz co, nie. Tu pancerz i kart dla ciebie. Zastanawiam się, czy nie dać ci kurde tego. Pocisku niebieskiego ekranowego. Ale chyba nie. Dobra, tu. Tu. To jest pancerz wspomagany, ok. Wydaje mi się, że mam kurde tych. Ty i tak masz ablacyjnego pancerza dużo. Więc. To jest zaawansowana luneta. To jest ok. Zaawansowana luneta. Elitarny. Git. Tak, to musimy wziąć. Smok się może przydać. Jak widzieliśmy ostatnio. To jest jonowe, nie? Tak. Jaro jest gotowy, zresztą. Chyba nawet nie zrobię. Ostrze fuzyjne, właśnie, bo ostrza fuzyjnego w ogóle nie mamy. Tylko czego potrzebuję tak naprawdę, teraz się zastanawiam. Bo mamy topór. No nie. Specjalistyczny. Miotacz płatunków plazmowych. To byśmy sporo więcej. Wspomagany. Strażnik cienia. Patrzę, że mam 430 zasobów, nie? To są zwłoki Archona. Nie no, potrzebujemy kurde to ostrze. Sorry, ale potrzebujemy. Plasma Throwing Knife mamy jeden, bezkolbowy. 70 zasobów, 6 topów. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieć... tutaj karabinów plazmowych odpowiednią ilość. Potrzebuję 3. Dobra, czyli ten bezkolbowy dla ciebie. Jaro. Tak, energetyczny, nawet ten. Dobra. Dodawaj, co masz. Elitarna luneta, zaawansowany miękki spust i automatyczna ładownica. No pazura ci na razie nie zmieniam, zresztą tutaj. Jakiś taki... To nie ten. To ten. Tak? Gdzie są obrażenia? To jest 6,12. 6,12, ten ma 4,8, 5,10. Dobra. Bo jakoś coś nie bardzo mi to wychodzi. Dobra. Elitarna luneta. I większy magazynek miałeś, tak? Nie, ty miałeś automatyczną ładownicę? Tak. Ale weź sobie zaawansowaną. Bo możemy. Pazury nowe, tu jest ok, tu jest ok. No tutaj muszę kurde coś zmienić trochę. Karabin cewkowy. Magnetyczne, wiadomo. Sztyleto. No mroźną bombę komuś damy, ale... Co dobra, 16 minus 2, bo ty musisz, kurde, biec daleko.
Zrobię sobie zaawansowaną kolbę w sumie. Dzięki niej będziemy mogli... przygotować się do strzału jak nasi snajperzy, nie? Weź sobie flasza. Pistolet nie. Będziesz w sumie ukryta głównie. Ty masz jakiś ten? Masz flasza chyba, nie? Stąd. Nie, nie masz flasza. Masz minę naprowadzającą. Skończyły nam się te pancerze. Zaraz budujemy, także spokojnie. Chyba, że ten hitynowy to jest 4 pancerza ablacyjnego. No, dobra. Granat. Co my tam będziemy potrzebować, kurde, na tej misji? Chyba standardowe, nie? Mroźno, ciepło, zimno. Dobra, tu mamy. Tutaj. Karabin magnetyczny, tu jesteś gotowa. No pancerz mamy, ale ty stoisz z tyłu, moja miła. Więc to nie szkodzi. Tu mamy pancerze fajne. No jest pająk, ale... Ktoś pająk? By był pająkiem? Bo ty nie możesz pająka, nie? Nie. A szkoda. Bo tu mamy, tutaj wchodzimy, templariusz wchodzimy, dobra. Chciałbym make upgrades available. Tak. Czyli wszystkie, które są nie zajęte. Ty masz, dobra. Ty będziesz strzelał też? Tak. Elitarny tłumik, elitarny większy magazynek, elitarna luneta nagle się znalazła skądś. Chyba wydaje mi się, że z tego. Z broni tamtej, kurde, moment. Tak, stąd. To nie mogę niestety jej zabrać. Tej lunety elitarnej. Ona jest tu potrzebna niestety. Dobra. Czyli teraz możemy z tych zabrać. Dobra. Tu. Dobrze. Wyjść elitarny tłumik nawet. Większy magazynek elitarny. Czy to będziesz tak strzelał? Zaawansowany większy magazynek. Dobra. Ten elitarny miękki spust by się przydał komuś. Weź sobie kolbę. Weź sobie tłumik. Weź sobie zaawansowany większy magazynek. I lunetę. Chociaż... miękki spust wolałbym. Dobra, tu biegniemy, tu strzelamy. I teraz tak, czy mamy jeszcze jakąś lunetkę? Mamy zaawansowaną lunetę, okej. Tłumik, kolba. Biorę tłumik, żeby zmniejszyć, kurde, czas trochę. Wiecie, infiltracji, nie? Ale nie wiem, czy to się, kurde, uda. Dobra. Wydaje mi się, że wszystkich mamy. Tutaj trzeba będzie troszkę uważać. W ramach pancerza słabszego. Czy mnie stać na cokolwiek jeszcze? Pancerz upieku na razie go nie potrzebujemy. Mamy 5 w sumie. Patrzę tutaj. Znikacz. Znikacz to jest właśnie ten... no. PM, nie? Stealth maszynowy. Nie no, musimy poczekać, kurde, na tę resztę. Dobra. Git. Co najmniej 100%, nie?
100% będzie podstawowa infiltracja 6.12, nie? Nie wiem, czy to się ten zwiększa tam coś. Więc mam nadzieję, że w 6 dni naprawdę dałem prawym. Dobra, ale są wszyscy ubrani. Więc tyle dobrze. Miyuki. Luana. Katrina oraz Archie. No. Ja wiem, że to będzie mała taka trochę, ale to nie szkodzi. Tak, 6 dni, 12. Wszyscy są gotowi. -17 -2. Zastanawiam się, czy komuś, kurde, nie dać jeszcze jakiegoś, kurde, granatu. Jest 18 -2. Nie, no właśnie, potrzebujemy trochę. Tu też biegniesz. Ty już w ogóle masz masakrę. Można by hity nowy w sumie zrobić. Bo w zwłoku i chryzalida mamy, więc... No. To tam będzie biegał. Żeby innym pokoleniom zostawić. Nie, ty w sumie nie. Nie będziesz aż tak biegał. Nie, ale będzie biegał dużo. No i tyle w sumie. Chociaż... Zróbmy tak. Dobra, pytanie, czy granatów nam wystarczy? Nie wiem. To już weź sobie ten lepszy, nie? Ja wiem, że tam flash był, ale... Można by tutaj flasha, kurde, wziąć. Bo mamy... Obezwładniające. A tam będzie dużo osób. Zamiast czego? Zamiast tych chyba, nie? Masz pełny arsenał. Na przedmiot pomocniczy 2, no. Mamy fire grenade, no ale komuś się, kurde, może przydać z innej ekipy, jak gdzieś pójdziemy. Dobra, idźcie. O, mam nadzieję, że zdążymy, kurde, z tym. Bo właśnie nie wiem, czy ten boost mi cokolwiek da teraz. Ale wiecie co, aż sobie zapiszę. Tak, wczytało mi to. Szybki zapis jest. Chcę zobaczyć, czy ten boost z automatu coś mi da, bo jest 0% infiltracji. Wydaje mi się, że na początku nie. 75. Widzicie? 0 infiltracji jest dalej. Także szybko wczytujemy. A właściwie nie, to ja sobie wczytam po prostu. Kochani, na tym będziemy kończyć. Także mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także mamy już broń magnetyczną, pancerze najlepsze. Brakuje nam jeszcze do kolekcji niesamowitego Mutona Elity, który by nam dał pociski Dragon, które się przydadzą ze względu na to, że wyłączają typa z drużyny, a potrzebujemy takich pocisków, no przynajmniej jeden, żeby pójść na misję. Znaczy, no mógłbym nie iść, mógłbym iść bez tego pocisku, ale żeby twierdzę wybrańca zaatakować, chodzi o to, że tam mamy tylko 5 osób, więc chciałbym jakoś eliminować no właśnie tych wrogów, którzy są po drodze do wybrańca. No, także tak jakbyśmy trafili po prostu typa nawet tym szybkim strzałem, czy jakimś tam tym takim, wiecie, co ma plusy do celności, no to go wyeliminujemy po prostu i możemy się zająć resztą. Dobra, kochani, 19 godzin na sabotaż i nikogo nie mamy, kurde, rannego, całe szczęście, że mówię kurde, ale trybusza, Trzota, Karla, Maksymiliana, Kasieńkę, Natalię, no, Tobiasza, Jane, Mentalistę, który infiltruje jeszcze, Hermana,
Ty się uczysz. Właśnie. Żebym kurde nie... A, dobra, bo i tak będę wczytywał za chwilę. Dostarczyliśmy informację. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.